Dalej lecimy z Eublefarami Lamparcimi. Bo pamiętajcie, prawidłowa polska nazwa to jest Eublefar Lamparci, nie Gekon Lamparci. Wszyscy mówią z przyzwyczajenia Gekon Lamparci, ja też tak mówię, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jest to niepoprawne językowo. Prawidłowa nazwa to Eublefar Lamparci. Dzisiaj pokażę Wam i opowiem o projekcie Black Knight. Black Knight to jest taka chyba najbardziej pożądana odmiana ze wszystkim, bo w końcu jest to Cały czarny geko, na najlepsze osobniki są kruczo-czarne, salutkie czarne. W projekcie, który ja posiadam, chodzi mi przede wszystkim o robienie samych czystych Black Knightów, jak najbardziej czarnych. Też połączenie tego z genem MAX SNOW i MAX Super SNOW oraz Eclipse, czyli żeby zrobić total Eclipsy. Black Knight, całe czarne, najlepiej z białymi znaczeniami, więc to jest taki mocno rozwojowy projekt. Black Knight zawsze były bardzo pożądane, ale niestety wielu ogranicza ich cena. Dlaczego one są tak drogie, chociaż już od dłuższego czasu są dostępne? Przede wszystkim dlatego, że yy, ludzie nie dodawali nowej puli genetycznej do tworzenia tych Black Knightów chcąc uzyskać jak najbardziej ciemne, jak najbardziej czarne osobniki, mnożyli je cały czas w tym samym stadzie, w tej samej puli. Chów wieloletni, chów sobny, tak zwany imbret spowodował, że gekony odmiany Black Knight wolniej się rozwijały, dłużej rosły, bardzo szybko osiągały dojrzałość płciową, nie osiągając odpowiedniej wagi. Ciężko dochodziły do siebie po jajkach. Ludzie powoli już dodają nową pulę genetyczną do Black Knightów i y, zaczyna mieć to pozytywny y, skutek. Te Gekony ponownie zaczynają rosnąć do takich rozmiarów, jak powinny rosnąć Gekony, więc y, dbajmy o to. Jest to. Nic innego jak zwykły klasik, który jest wyselekcjonowany na czarny kolor, więc dodanie nowego genu ustecznia nam ten projekt czarny. Niestety. Albo może istety, w każdym bądź razie musimy to dodawać. To są następne lata pracy, żeby znowu uzyskać czarne osobniki. Z tego też wynika tak wysoka cena tych zwierząt, bo chowane w inbredzie wychodzą faktycznie czarne, ale słabe, czyli są nieliczne te mioty, niewiele osobników rozwija się prawidłowo. Dodając nową pulę jakichś tam klasików. Yy. Uwsteczniamy się, i potrzebne są następne lata pracy, żeby znów uzyskiwać kruczo osobniki. Co jest jeszcze ciekawe, zanim pokażę Wam te Gekony, ciekawe jest to, że Black Knighty, które gdzieś tam w swoich pokoleniach wyżej, dziadkowie, pradziadkowie i jeszcze dalej posiadają rodziców też Black Knightów, nie zawsze muszą być kruczo aby dać młode krucoczarne. Często się zdarza, że połączenie dwóch tak zwanych solidów krucoczarnych, czystych blacknightów, nie da nam w miocie ani jednego czarnego blacknighta, a osobniki, które nie są krucoczarne, są tak zwanymi blacknightami, takimi lightowymi. Są ciemniejsze oczywiście od zwykłych klasyków, chociaż nie zawsze potrafią dać mocno czarne osobniki. Dlatego warto zostawać, zostawiać w swojej hodowli do dalszego rozmnażania różnie wyglądające zwierzaki po Black Knightach i wyczuć, które osobniki dają czarne młode, a które nie, bo na przykład Samiec i Samica nie czarne, potrafią dawać prawie same krucze czarne młode, a dwa osobniki krucze czarne nie będą dawać młodych. Tutaj mamy następny, tak naprawdę, następną przyczynę wysokiej ceny tych zwierząt, bo nie zawsze z czarnych uzyskamy czarne. W każdym razie to wszystko opiera się na zasadzie poligenów, i, i to, jacy byli przodkowie, też jest istotne. Dlatego Black Knight nie czysto czarny, nie potrafi być bardziej wartościowym osobnikiem yy, hodowlanie niż ten czysto czarny, który nie daje czarnych maluchów. Yy, przejdźmy może do samych zwierzaków, bo na to na pewno czekacie. No to może polecimy od Solida, tak? Czyli od młodej samiczki, która jest kruczo czarna. Widzicie na główce takie białe znaczenia, ale ona się po prostu ubrudziła w wapniu. Zwróćcie uwagę, że jest to puszczam ją na biały blad, całkowicie kruczo czarny gekon. Czyściutki, piór black Knight, zostawiony z tamtego sezonu. Ma nawet kruczo czarny ogon. Jedynie gdzie możemy tutaj dostrzec trochę koloru, takiego pomarańczu to jest boczek ciała. No i oczywiście spód ogona taki delikatny pasek i jasny brzuszek. Natomiast na grzbiecie jest to kruczo czarny gekon. Ubrudzony witaminami. No ale taki urok czarnego, tak? To tak jak trochę z czarnymi ubraniami, nie? Przecudowna jest, tak? Nie dziwię się, że ludzie pożądają. To jest Black Knight Head Eclipse. Heterozygoty teoretycznie nie powinno być widać, bo jest to heterozygota. Natomiast zwróćcie uwagę, że końcówki paluszków u tego Gekona, prawidłowo eblefara są białe. Ona też się zbliża do wylinki, akurat. Hmm. Het eclipse potrafi właśnie w heterozygocie objawiać się takimi znaczeniami, a w homozygocie eclipse to nie jest tylko mutacja oka. Pamiętajcie, eclipse rozdrabnia wzór i bardzo często daje te kropy. Z w połączeniu z genem MAX SNOW właśnie uzyskujemy te piedy. Tutaj finalny efekt tego projektu to jest uzyskanie solidnych Black Knightów w piedzie, tak zwanych PAND. Tutaj niestety wylinkowa, no, ale jest to Black Knight MAX SNOW już, też het Eclipse. Co możecie na co zwrócić uwagę? Białe łapki. Nie będę jej długo pokazywał, bo ona jest dosłownie przed wylinką, ale yy, nie jest to solid, ale jest to już naprawdę ciemny kekon. Tutaj jest piękna, dosyć nerwowa samiczka. Black Knight też nie jest solid, ale jest bardzo ciemna. I to jest Black Knight Het Eclipse. Również widzicie tutaj na nóżkach białe zabarwienia i Mac Snow. Nawet się tu wkradło troszeczkę pomarańczy przy ogonie, tak? Tutaj mamy do czynienia z czymś fajnym, bo to jest Black Knight, Head Eclipse, ale już Mac Super Snow. Jest to Head Eclipse, nie czysty Eclipse. Czysty Eclipse miałby już na pewno końcówkę ogona białą, bo Eclipse w połączeniu z Super Snow, czyli gen Eclipse, gen recesywny w połączeniu z Super Snow. Genem, który jest niekompletnie dominującym, posiada swoją wizualną formę Super Snow, daje takie efekty. W heterozygocie daje białe skarpetki, w homozygocie będzie już biała końcówka nosa minimum plus biała końcówka ogona. Tutaj chcemy uzyskać więcej tego białego, więc dodatkowo będzie wchodziła w grę selekcja czyli połączenie genu niekompletnie dominującego Mag Super Snow. W formie homozygotycznej, czyli Super, plus Black Knight, który ma przyciemnić tego Gekona, plus gen recesywny w homozygocie Eclipse, który ma dać jak najwięcej białego. Gekon atrakcyjny, ale jeszcze nie tak jak będzie, więc projekt jest bardzo, bardzo mocno rozwojowy. Gekon ten posiada czarne oczy, tak jak Eclipse, ale y, Mac Super Snow w homozygocie, tak jak ten, zawsze posiada czarne oczy. Tyle jeżeli chodzi o Black Knighty. Jest tutaj ten projekt bardzo rozbudowany, tak, bo no czyste Black Nighty, Black Nighty z eclipsem, Black Nighty Max Snow, Max Super Snow Black Nighty i Black Nighty piedy, więc no na wiele wiele lat y, pracy natomiast y, myślę, że warto, bo jest to coś fantastycznego. Y, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku, ELO.